Siema, ziomy! Dzisiaj jest coś zupełnie innego niż zwykle, ponieważ pogadamy sobie o stylizacji włosów i o jakimś tam ich kręceniu. Jak widzicie, jakby ten załączony obrazek, który ma miejsce, jest ostatnio takim permanentnym obrazkiem, który mam nadzieję, że utrzyma się na dłuższą metę. Ponieważ ja już tam kiedyś miałam taki etap, że chciałam właśnie te włosy jakoś tam bardziej pokręcić, coś tam z nimi robić, ale za bardzo mi to nie wychodziło i stwierdziłam, że walę to, nie chcę mi się tego robić, bez sensu, trudno, muszę mieć takie jakieś dziwne, prosto, nie wiadomo jakie włosy, bo ani ich nie umiem zakręcić, ani ich nie umiem wyprostować, muszą być takie, jakie są. Ale jakiś tam niedawny czas temu stwierdziłam, że nie, ja spróbuję jeszcze raz, coraz więcej jest produktów dostępnych, tak nawet od ręki w drogeriach do tego, żeby właśnie poprawnie te włosy kręcić, coraz więcej widzę takich lasek na YouTubie, które teoretycznie włosy mają podobne do mnie, a potem się okazuje, że te włosy, te fale, te loki wychodzą im przepiękne i myślałam, że dobra, nie, ja jeszcze spróbuję i jeszcze będę po prostu dalej z tym walczyć. Filmików generalnie jak to poprawnie zrobić co miliardy na YouTubie, więc ja też nie będę jakoś bardzo wymądrzać, ale mniej więcej powiem, co po prostu robię, co się zmieniło i właśnie jakie produkty używam, bo to też jest jakąś tam powiedzmy największą różnicą. Generalnie wiem, że te fale nie są jakieś za piękne i to jest taki trochę burz, ale przede wszystkim mi się nawet to podoba, taki efekt właśnie taki trochę dziwny. One dzisiaj nie są za ładne, są w sumie dosyć świeżo, powiecie, już nawet nie są tak na 100% wysuszone tak naprawdę, a po nocy, gdy sobie zrobię takiego po prostu luźnego koczka na włosach, to one jutro będą miały taką fajną objętość, będą takie fajne, taki cały taki wielki lew wyjdzie mi na głowie i to mi się bardzo podoba, szczerze mówiąc. A dzisiaj są takie trochę odgniecione i nie do końca mi się to podoba, ale no wyszło tak, po prostu dzisiaj akurat tam nagrywkę jakąś tam mam, więc jedziemy z tym bez względu na to, jaki jest właśnie ten załączony, powiedzmy, obrazek. Niemniej jednak, samo to, powiem, że po prostu podoba mi się to, w jaki sposób te kręcone włosy wyglądają bardziej w takiej formie właśnie, trochę czasem nieładzie, ale właśnie w takiej, to ogólnie przygotowanie tych włosów na samym początku, ta stylizacja pierwsza, zajmuje troszkę tam czasu więcej, powiedzmy, niż normalne mycie głowy mi zajęło, ale wcale nie jakoś tam znacznie dużo więcej, ale potem za to już tym włosem się nie muszę interesować. Ogólnie potem już nie rozczesuję. Jedyny raz, kiedy używam w ogóle szczotki, to jest na mokro, kiedy właśnie te włosy myję, a pomiędzy w ogóle już tymi włosami się za bardzo nie interesuję, po prostu rano czasami je sobie albo zostawiam je sobie luźno, albo je sobie splatam w koczek i wtedy jak sobie właśnie splatę w koczek, to na drugi dzień one wyglądają też dużo lepiej po prostu, jakby ta objętość jest lepsza, jakby sam ten skręt też się lepiej utrzymuje po prostu. I teraz druga kwestia jest taka, że w momencie, gdy właśnie mam takie fale w takiej dziwnej postaci, to te włosy po prostu wyglądają na bardziej na świeże, na dłużej. I w momencie, gdy normalnie umyłabym głowę dzisiaj, to jutro już ona jest taka nie za bardzo, powiedzmy sobie, bo ja często jakby jest przyklap jakby od góry, a gdzieś tam na końcach mi się robi takie rozczepiżenie i te włosy wyglądają jakby w jakiś tam sposób po prostu no niezdrowe i takie nie za bardzo, to w momencie, gdy sobie zrobię właśnie takie różne loczki, pseudo coś tam, to one po prostu dłużej wyglądają lepiej i nawet mogę umyć te włosy co 3 dni, co jest no, wiecie, gigantycznym sukcesem, więc jakby sama ta kwestia jakby częstotliwości mycia jest no niesamowicie wygodna i fajna i dla samego tego warto jest się trochę pobawić i pomęczyć. Ja oczywiście jeszcze jestem właśnie na początku drogi, dopiero właśnie z tym moim całym zabawowym skręceniem, więc no jeszcze tego nie kułam tak wszystkiego na 100%, ale już tam jakieś zauważyłam zależności między tym, kiedy te włosy jak wyglądają, więc chciałam się tym jakoś tam tak na świeżo, powiedzmy, na samym początku podzielić, co mi się wydaje, że hej, jest warte spróbowania, co jest warte zakupu i jak się w ogóle do tego zabrać. Dobra, wstęp był już i tak samo czas długi, więc po prostu przechodzimy mniej więcej do procesu tego, co ja tam robię. Nie będę robić, że tak powiem, przebitek ani żadnych nagrywek, bo nawet nie wiem, jakbym miała to zrobić, więc po prostu powiem, ale filmików takich jest miliony na YouTubie i wydaje mi się, że jakby jeśli ktoś chce, to bardzo łatwo to rozkmini, ale ja postaram się teraz bardzo dokładnie, krok po kroku powiedzieć, co ja robię, żeby to było właśnie jak najbardziej czytelne. Szczególnie na początku właśnie, co można zrobić, żeby zacząć właśnie się bawić w takie kręcenia. Ja staram się nie używać za bardzo silikonów, ale bo ponieważ one mimo wszystko rozprostowują mi włos i jakby im więcej dołożę olejów, jakichś takich różnych ciężkich rzeczy, tym bardziej te włosy będą rozprostowane. To jest dosyć logiczne i zauważyłam taką zależność, więc staram się, żeby tych silikonów, takich innych rzeczy zbyt ciężkich na włosach nie było, szczególnie już jakby po myciu, czyli na przykład, żeby ta maska, którą nałożę później po myciu, żeby też nie była zbyt ciężka. To jest akurat bardzo, bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o same te takie rzeczy nakładane, ilość ich, jak i sama jakość tych produktów, że one nie były zbyt ciężkie, zbyt olejowe, zbyt silikonowe po myciu. Więc to jest pierwsza kwestia. Jeśli chodzi o mycie, ja nie zauważyłam jakiejś gigantycznej różnicy, jakby jeśli chodzi o same włosy na długości, chodzi o to, jaki szampon używam, bo bardziej patrzę na to, jak ta skóra głowy się zachowuje. Ja zazwyczaj tak mam, że im jest cieplej, tym mniejszy mam problem ze skórą głowy mimo wszystko i jakby jest tym bardziej w porządku i czy używam potem tych lżejszych szamponów, w sensie, że ze słabszymi detergentami czy z mocniejszymi, to jakby mogę sobie spokojnie tutaj dotrzeć i też nie zauważyłam, żeby to miało jakiś gigantyczny wpływ na to, jak ten skręt się zachowuje, więc to jakby nie mam większego problemu.
Jeśli chodzi o szczotkowanie, o jakie szczotkowanie, w sensie jakiekolwiek rozczesywanie włosów, to ja teraz jedynie używam szczotki właśnie na mokro, przy myciu, w momencie, gdy nakładam sobie odżywkę na samym początku, to może od razu do tego przejdziemy, do mycia tego tak mniej więcej, po prostu moczę głowę, głową w dół myję włosy w wannie i to mi się sprawdza dużo lepiej, jakby te włosy trochę lepiej się zachowują. Próbowałam też na stojąco, może być, ale wydaje mi się, że ogólnie łatwiej jest ogarnąć wszystko, gdy się spróbuje najpierw właśnie głową w dół i to nawet można zrobić w umywalce czy czymkolwiek takim i to jest totalnie do ogarnięcia. Na pewno polecam spróbować właśnie w taki sposób, bo łatwiej widać po prostu, jak te włosy się zachowują i jakoś tak łatwiej jest to ogarnąć, moim zdaniem. Więc na samym początku moczę po prostu włosy, które są nieroszczesane, nic na nich wcześniej nie było, chyba że tam się coś chciało, to sobie nałożyłem jakąś cierkę czy coś, ale to jest absolutnie nieistotne akurat w tym konkretnym, w tej konkretnej, że tak powiem, pociągu czynności. Więc my po prostu moczę głowę, nakładam jakąś tam maskę, tutaj może być ona właśnie cięższa, bo będzie gdy chcę ją po prostu zuryć, bo mam taką na przykład jedną maskę, która jest taka nie za bardzo, ma jakiś silikon i tak dalej, ale przez w razie mnie nie zużyła, a jeśli po prostu używam to przed myciem do roczesywania, to sprawa jest całkiem spoko. Więc moczę całe włosy, bardzo dokładnie skórę głowy i włosy, nakładam sobie taką całkiem dosyć dużą porcję tej odżywki, maski, wyboru, dowolną i roczesuję włosy szczotką prostą, z ząbkami, taką typu wet brush, akurat ja coś takiego mam, ale może być jakiś tam grzebień, czy cokolwiek naprawdę macie, to będzie dobre, żeby na początku spróbować w ogóle, jak się zachowują włosy właśnie w momencie roczesywania na mokro. No to się sprawdza lepiej, bo po prostu te włosy są lepiej odżywione, lepiej są domyte. Raczej teraz nie bawię się w olejowanie i tego typu rzeczy, bo widzę, że trochę czasem trudno jest mi ten olej domyć, ale jeśli sobie po prostu tą odżywkę wczesuję włosy, to nie mam absolutnie żadnego problemu, wszystko się ładnie domywa i te włosy też są ok, jakby na całej długości są coś porównywalne, więc to działa całkiem dobrze. I właśnie jeśli chodzi o samo rozczesanie, to po prostu ta odżywka głównie pomaga mi, żeby te włosy rozczesane są na początku, więc sobie po prostu tą maskę, odżywkę, cokolwiek dokładnie wczesuję po prostu na całej długości włosów, myję potem głowę dwukrotnie. Teraz mam akurat taki szampon z Omni Bio balansujący, raczej taki właśnie delikatnym detergentem, ale to jest absolutnie do Waszego użytku skóra głowy, a włosy to jest trochę co innego, więc patrzymy na to, co nasza skóra głowy potrzebuje, czy jest bardziej suszona, czy właśnie przytłuszczona, czy są jakieś kwestie łupieżowe, czy swędzisz i tak dalej. To jest najważniejsze, żeby właśnie do skóry głowy podejść bardzo indywidualnie, bo włosy to jest jakby coś trochę innego względem skóry głowy, dokładnie. Więc dwa razy potem myję właśnie głowę szamponem i potem ponownie jak wszystko wypłukuje, właśnie cały czas mają głowę w dół, to nakładam sobie odżywkę i ponownie wczesuję tą szczotką, bo po prostu chcę ją mieć równomiernie, ładnie rozłożoną na całych włosach. Nie nakładam skóry głowy, raczej nie jest to wskazane, ale jeśli komuś to nie przeszkadza, nawet są te różne sposoby, żeby sobie po prostu myć włosy odżywką i dla wielu osób się to sprawdziło. Dla mnie na mojej skóry głowy to jest zbyt obciążające i jakby niestety nie, ja muszę używać normalnych szamponów, ale jeśli wy macie bardzo wrażliwą skórę głowy, jeśli detergenty wam w ogóle nie służą jako takie różne, to być może właśnie mycie odżywką będzie dla was w porządku. No i tak, no potem sobie właśnie normalnie czesuję tą odżywkę, nie zostawiam tego jakoś na zbyt długo, od razu prawie włosy spłukuję i tu już od razu przechodzimy do stylizacji. Czyli w momencie, gdy jeszcze włosy mam mokre, ociekające wodą, to czasami zaczynam już wgniatać włosy, czyli ten taki typowy właśnie, ten ruch tego typu już zaczynam wykonywać na etapie zmywania odżywki, ale raczej po prostu ją spłukuję jak tam bądź i nakładam sobie jakąś tam odżywkę bez spłukiwania. Mam tak naprawdę tych produktów, powiedzmy, że kilka, ale jeden jest dla mnie zdecydowanym ulubieńcem, mianowicie mam tutaj taki krem do loków z Alterry, który jest dosyć tani, w Rossmanie go dostaniecie za niecałe 20 zł, ja już go całkiem dużo zużyłam i on mi się sprawdza o tyle, że mamy naturalny skład, nie mamy alkoholu, żadnego, niczego, czego byśmy nie chcieli mieć. Jest raczej taki nawilżający, powiedzmy, oleju też całkiem sporo tutaj jest, chociażby właśnie ta makadamia, ja bardzo gratuluję akurat olej z makadami, jest na Soshea gdzieś tam wysoko, ale bez przesady, jakby powodziano glicerynę, więc jakby ten produkt nie jest taki bardzo ciężki, no to jest taki, tak po prostu jak krem się zachowuje. I właśnie to jest moim zdaniem najlżejszy krem, z tego co teraz obecnie mam, że tak powiem, coś z opasa, które tak są chore na mnie duże, patrząc na to, że dopiero rozpoczynam właśnie taką swoją zabawę. Ale właśnie ta lekkość jest dla mnie wielkim plusem, bo dzięki temu włosy mi się nie obciążają i właśnie gdy wiem, że produkt, który nałożę, będzie zbyt ciężki, to po prostu fizycznie ten włos będzie ze sprawą grawitacji opadał i będzie się prostował. I ten konkretny krem jest najlżejszy i mi się sprawdza najlepiej. Przekładam go po prostu na całe włosy, jakby po całej długości, czasami nawet jeszcze go wczeszę właśnie normalną szczotką i zaczynam już ugniatać. I wtedy po prostu chwilę, dosłownie nie za długo, bo nie widzę różnicy, gdy to urobię przez na przykład 20 minut czy coś, po prostu mi się nie chce, jestem leniem i po prostu przez chwilę wgniatam te mokre włosy właśnie z tym kremem
I następnie używam żelu. Zazwyczaj to tak wygląda, a jeszcze mam inne produkty, ale na razie mówię o tych moim ulubionym zestawie, czyli właśnie ten krem z Alterry. A potem raczej od razu używam żel. Czasami troszeczkę mogę użyć Cantu, tam mam akurat Shine Custard, to jest taki powiedzmy żel, ale to nie jest jakiś taki właśnie mocny produkt, tylko taki powiedzmy pośredni. I on daje mi jakby takie wstępne utrwalenie, ale bardzo delikatne i bardzo lekkie, więc jeśli szukacie mocnego żelu, to moim zdaniem nie jest to. On bardziej tak działa nawilżająco, włosy pozostają ponieważ takie miękkie, bardzo przyjemne, ładne w odbiorze, tak powiem wizualnie, ale jeśli chodzi o samo utrwalenie, jakby to utrzymanie skrętu, to nie jest zbyt mocny produkt, ale warto tym właśnie mocnym żelem, który mi się sprawdza idealnie. Mam tutaj Tigi, Bad Health, For Mind, w ogóle Power Play, cokolwiek to jest, kupiony w ogóle w TK Maxie za jakieś 20 zł, czy nawet może mniej. Więc tak po prostu mi się trafiło. Ale wiem, że na początku bardzo często dziewczyny korzystają na przykład z właśnie z takimi normalnymi żelami, z polimerami, z Taftów i to będzie, wydaje mi się, dosyć porównywalne, bo ten jest taki naprawdę mocny, on jest taki wręcz trochę jak klej się zachowuje jakby w dłoniach. Mimo, że nie jest taki bardzo ciężki fizycznie, jest raczej lekko ma strukturę, to on się tak ewidentnie trochę lepi między palcami, więc to jest dokładnie coś, czego ja potrzebuję, żeby ten żel był raczej mocny i żeby właśnie mocno ten skręt utrzymywał, żeby on jakkolwiek te włosy się zafalowało i jakkolwiek się po prostu coś tam przy z nim wydarzyło. Więc wtedy sobie po prostu daję taką jedną porcję żelu, raczej małą, lepiej założyć za mało i dołożyć, niż założyć od razu zbyt dużo, tak powiem szczerze mówiąc. I to się tyczy i właśnie takich kremów i potem tego żelu. Mi się tak naprawdę sprawdza akurat właśnie w takim połączeniu, ale żel zawsze musi być, bo to mi zapewnia w ogóle jakikolwiek skręt. Krem jest bardziej tak na odżywienie, żeby te włosy właśnie nie były takie za bardzo spuszone. Na przykład dzisiaj widać, że zadałam go trochę za mało, że można było dać trochę więcej właśnie kremu i wtedy ten włos wyglądał po prostu ładnie, taki bardziej nawilżony, ładniejszy po prostu, a żel po prostu daje mi skręt. Daję sobie jeszcze takie dwie małe porcje wielkości, nie mam pojęcia jakiego orzecha, bo się na tym kompletnie nie znam, ale jakieś tam fasolki, powiedzmy, najpierw po prostu wgniatam cały czas, to jest ten ruch wgniatający za każdym razem, dwa razy dokładam taką dwie małe porcje żelu i to już mi starcza i to jest coś, co mi absolutnie spełnia moje oczekiwania i wydaje mi się, że to jest całkiem spoko, gdy chcecie mieć właśnie lekki krem do loków, lekki BS, który będzie naprawdę nie będzie włosów w ogóle obciążał i żel, który będzie raczej za tych mocnych, to też ten też mogę polecić i on jest naprawdę łatwy w obsłudze. Ja jakby sobie nim krzywdy nie zrobiłam od samego początku, ten efekt był dosyć zawodowalający. Wspomniałam już tak wcześniej o tym Cantu, o tym tej galaretce, powiedzmy custard, jak to nazywają. Cantu jest teraz dostępny w Rossmanie, więc jest łatwo dostępny, nie trzeba nie wiadomo gdzie zamawiać i szukać i czekać lat, żeby to wszystko było. Tylko można sobie pójść chwileczkę do Rossmana i od razu kupić taki oto produkt. Ten żel, powiedzmy, jest właśnie ponownie całkiem w porządku, ale jest nawilżający i ładny daje efekt, ale jest po prostu zbyt lekki i w moim przypadku to utrwalenie jest po prostu stanowczo zbyt małe po prostu. Dalej, jeśli pozostając przy Cantu, ja gdzieś tam, wiecie, to są takie hity internetu, jakby ja chciałam bardzo spróbować tych produktów, ale one zawsze były mówione jako, że ten produkt jest zbyt ciężki. I powiem szczerze, to jest absolutna racja i właśnie mi się daje, trochę żałuję, że kupiłam, że aż tyle właśnie tych produktów Cantu mam, aż 3, bo one niestety są właśnie trochę zbyt ciężkie po prostu dla mnie. Ja mam zbyt słaby ten skręt jeszcze, on nie jest na tyle wytrzymały, żeby się wiecie, tak dobrze zachowywał sam z siebie i muszę używać tych produktów tak najlżejszych, a Cantu to jest troszkę za ciężkie. I właśnie na przykład tutaj mam taką Leave-In Conditioner Repair Cream, właśnie odżywkę bez spłukiwania, która jest bardzo ciężka. Ja ją od bardzo wielu lat, szczerze mówiąc, już od bardzo, bardzo dawna, aż się wstyd przyznawać. I dużą część dałam też mojej koleżance, żeby ona sobie spróbowała i jeszcze mimo wszystko mam, już wstrząchnęłam tym opakowaniem, ale jeszcze go tak z tyle mam, więc to są naprawdę chore ilości. To starczy naprawdę na miliardy lat po prostu. I powiem szczerze, że tę konkretną odżywkę to ja używałam po prostu od zawsze używam jej, w bardzo małej ilości, jako taki po prostu zwyczajny BS, po prostu na całe włosy sobie nakładam, ale bardziej w takim właśnie wygładzającym celu, niż podbijającym skręt, ponieważ w momencie, gdy to spróbowałam nakładać sobie jako właśnie krem, taki podbijający loki, to mi to się w ogóle sprawdzało, włosy były właśnie wyprostowane i nic kompletnie się tutaj nie spiralkowało, więc niestety to jest produkt zbyt ciężki i tutaj jeśli macie z natury ładne loki i po prostu chcecie je zdefiniować i dać im po prostu ładny połysk, to jak najbardziej tak, ale jeśli chcecie w ogóle wydobyć ten skręt i na początku macie z tym, jak się dopiero zaczynacie i jeszcze no jakby te włosy same z siebie dokładnie się nie kręcą, to wydaje mi się, że to jest zbyt ciężki produkt i to jest najcięższy produkt, który mam. No i go cały czas użyłam, ale bardziej w takiej innej formie, powiedzmy, wolę go sobie na przykład dodać na drugi dzień troszeczkę po prostu gdzieś tam wgnieść te włosy, niż do tego mycia i stylizacji, to stanowczo jest po prostu produkt zbyt ciężki. I do tego mam jeszcze Cantu Activator. To jest chyba najbardziej popularny właśnie z tych Cantu. Wszystko tutaj mam, to jest
taki najbardziej rozpoznawalny produkt, powiedzmy. Ale szczerze powiem, że on też jest troszkę mi za ciężki po prostu. Mimo, że właśnie daje taką ładną, ładne wygładzenie, ładny blask, miękkość, jakby te włosy są po prostu bardziej odżywione i fajnie się zachowują. To niestety troszkę jest dla mnie za ciężki. Jeszcze to nie nauczyłam się mi do końca obsługiwać i zdecydowanie bardziej wolę tą alternę, jako ten lżejszy produkt, który dużo lepiej mi się zachowuje. W dalszej kolejności tak wybrałam właśnie ten kantoaktywator, ale on właśnie ponownie mimo wszystko jest ciężki. Niemniej jednak to jest hit internetów i miliony po prostu dziewczyn bardzo go lubią i jeśli tylko właśnie bardzo często to jest taki pierwszy wybór produktu do włosów, właśnie do wydobywania skrętu, kto ci kupuje na sam początek, który zresztą jest też bardzo duży i też mi wystarczy na po prostu miliony lat, więc nie wiem, ale to nie było zbyt mądre, ale takie jest. W każdym razie na pewno jest dużo lżejszy niż ta odżywka do bez spłukiwania, ale cały czas to jest produkt dosyć ciężki, moim skromnym zdaniem. I jeszcze ostatnia rzecz, taka w ramach ciekawostki, kupiłam sobie jeszcze piankę do włosów z Isany, która jest dosyć lekka, ale szczerze mówiąc tutaj jakby w moim przypadku łatwo w piankach o taki efekt tak zwanej mokrej łożki, więc u mnie to tak nie do końca się sprawdza, jak wolę się bawić właśnie z tymi kremami i z żelem zdecydowanie bardziej, ale wiem, że też wiele osób lubi i jakby to jest zasadniczo taka dosyć budżetowa i tania rzecz, więc jeśli pianki Wam są niestraszne, to wydaje mi się, że ta jest całkiem spoko, też w internetach, że tak powiem, znana i jakby spoko, tylko ja muszę jej używać, jest bardzo mało i wtedy zawsze sobie używam i w takiej konfiguracji to mi się całkiem dobrze sprawdziło, jedynie w takiej konfiguracji, żeby dać troszkę tego kremu, troszeczkę tej pianki, naprawdę bardzo mało i potem żel i wtedy często też było tak, że ten skrem może się nawet troszkę bardziej podbijał, ale też te pukle zrobiły się coraz jakby drobniejsze, coraz mniejsze, więc jakby ja chcę te włosy, żeby one właśnie były raczej większe, w sensie, żeby te pukle mi się robiły większe, chociaż jak widać to się nie dzieje, bo są takie, dużo takiej drobnicy na razie tutaj mam, ale walczę z tym i mam nadzieję, że będzie tego coraz lepiej. Jeśli chodzi o takie dodatki, to jakiś czas temu kupiłam sobie taką mgiełkę do włosów z SoFlow, w Superfarm, ja w ogóle tą markę zobaczyłam, wydaje mi się, że teraz też jest w Rossmanie, całkiem spoko, jakby chodzi o składy i taki nowo, to okej, to wygląda, właśnie też używam maskę do włosów od nich, taką fioletową do włosów farbowanych i jest też całkiem w porządku i to jest o tyle fajne, że to jest po prostu bardzo lekka odżywka i to mi się sprawia fajnie w tych reanimacjach i tego typu rzeczach, czyli jakby już na drugi dzień te włosy już, że tak powiem, są powiedzmy w takiej formie i po prostu wtedy na drugi dzień przyklikuję sobie je po długości, mogę wtedy na chwilę sobie właśnie zrobić sobie po prostu takiego luźnego koka na środku głowy i to mi się całkiem fajnie sprawia, szczerze mówiąc, więc w takim wydaniu to jest wszystko całkiem okej. Jeszcze jedna rzecz, której w ogóle nie zrobiłam dzisiaj i która też może mi trochę pomóc, mam nadzieję, w włosach moich, czyli odgniatanie sucharków, bo to jest tak, że w momencie, gdy już nałożę sobie ten żel i on mi całkowicie na włosach wyschnie, o czym też zaraz, to wtedy po prostu na sam koniec biorę sobie kropelkę olejku, jakiegoś serum olejowego, czegokolwiek, jakikolwiek olejek mam, tak naprawdę to jest wszystko w porządku, sobie dwie kropelki i sobie rozgniatam jakby końcowo te, jakby od dołu całe włosy i wtedy już je idę w świat i to mi absolutnie wystarcza. Jeśli chodzi jeszcze o suszenie, bo to jest taka jedna rzecz ostatnia, o której chciałam dzisiaj wspomnieć, to kupiłam sobie dyfuzor z Denmana, nie z Denmana, co ja mówię, z Gamma, Salon Super Diffuser Gamma Salon Exclusive, tutaj nic więcej nie ma, czy mówiąc, jeśli chodzi o jakiekolwiek inne teksty. Najbardziej znany w sumie dyfuzor, bo o tyle to jest wspaniałe, że mamy tutaj gumkę z tyłu i dopasowuje się to w miarę przynajmniej do wielkości suszarki. I tak trzeba sprawdzić Wasz rozmiar suszarki i tego na stronie, jak to tam się ma, bo wiadomo, nie do każdej suszarki będzie pasowało, u mnie akurat pasuje, więc jakby stwierdziłem, że okej, spróbujemy taki dyfuzor i ja widzę gigantyczną różnicę w tym, jak te włosy się zachowują i już nie ma takiego absolutnego puchu i takich rozwalonych włosów i nie muszę czekać 100 milionów lat, żeby one się w ogóle wysuszyły, tylko wtedy sobie normalnie suszę sobie tym dyfuzorem i ten skręt się bardzo ładnie podbija, te włosy też są bardziej jakby od nasady, trochę mają lepszą objętość i po prostu dużo lepiej się zachowują i naprawdę no, różnica jest gigantyczna, więc to jest coś, co naprawdę zmieniło wszystko. Kupiłam chyba na stronie loczek.pl, tak mi się wydaje, i cena była całkiem w porządku, więc generalnie polecam. Duży, on jest bardzo, to jest gigantyczny, zobaczcie, no jako ja, moja głowa też jest duża, ale naprawdę jakby, hej, ja to pół włosów, to ja tutaj spokojnie mieszczę. W ogóle moje włosy nie są jakieś tam zbyt gęste, ale jeśli macie właśnie gęste włosy, macie dużo włosów i chcecie ten po prostu proces suszenia przyspieszyć, to na pewno jest zdecydowanie dobra opcja, bo widziałam różne dyfuzory. No i ten rozmiar jakby misa, sama tego dyfuzora jest niesamowicie wielka i jakby
spokojnie, pięknie łapie, dużo włosów, ładnie to podsusza. Troszkę się nagrzewa podczas suszenia, jakby suszarka często oddaje, jakby suszarka daje ciepło jakby temu i jakby ten blask się nagrzewa dosyć szybko mimo wszystko, ale jakby spokojnie da się zrobić to suszenie jakoś tam, nie wiem, 15 minut powiedzmy, 20 i jest to zrobione, więc to nie jest jakoś tam specjalnie dłużej niż gdybym miała suszyć te włosy, bo są normalnie na szczotce prostujące czy coś w tym stylu, więc absolutnie spełnia to swoją funkcję i wydaje mi się, że no to jest rzecz, która zmienia wszystko. Jakby wtedy mi zabrakło właśnie dyfuzora. Parę lat temu, jak próbowałam się bawić po prostu w wydobywanie skrętu włosów, to właśnie dyfuzor to jest to coś, co zmienia wszystko tak naprawdę. Na początek, jak to się dziewczyny czasami bawią, można sobie po prostu zrobić na dół szlaku i jakoś te włosy też na pewno się wysuszą i to na pewno działa, ale szczerze mówiąc, jeśli myślicie poważnie o właśnie takim serio tym kręceniu włosów, to wydaje mi się, że co jak co, ale dyfuzor to jest coś, co jest po prostu najważniejsze. Dobry żel, można spróbować Taftu, bo tam dosyć tanio wychodzą, czy jakbyście trafili właśnie w tym się ten TG, jest naprawdę spoko, za 20 zł to mi się wydaje, że to jest ekstra cena. No i ja osobiście bardzo polecam ten krem z Voltaire, bo jest najlżejszy i jakby daje mi po prostu dobrą lekkość, a dobrze już ten skręt podbija, już jakby na etapie wygniatania już i jak używam tego kremu, to już widzę, że te po prostu włosy się troszeczkę skracają i już się jakaś tam falka delikatna robi, więc jeśli chcecie mieć lekki krem do roków i w dobrej cenie przy okazji, to to jest zdecydowanie to i właśnie tak akurat się zeszło, to są jedne z tych tańszych produktów, bo akurat Kantu jest sporo droższe mimo wszystko, a te dwa produkty mogę Wam bardzo, bardzo serdecznie powiedzieć, jak chcecie mieć są lekkie, dobre utrwalenie i lekkie produkty, to jest zdecydowanie to. No dobra, już ten filmik trwa 100 lat i chyba nie powiedziałam w nim absolutnie nic ciekawego, więc jeśli macie jakieś uwagi, to bardzo proszę, jakieś pytania, jeśli też macie jakieś porady, co zrobić, żeby skręt był lepszy i w ogóle jak się z tym pobawić, to ja bardzo chętnie przyjmę wszystkie tego typu porady, bo jak widzicie, dopiero rozpoczynam, wiem, że te włosy nie są jakieś zbyt piękne, ale tak mi się podobają. Ale to, że one są takie nieładzie, takie są dziwne, mi to w ogóle nie przeszkadza, jakby bardzo mi się podoba ten efekt, więc no, tak to wygląda. No i co, dzięki bardzo za oglądanie. No i co, właśnie dajcie znać, jak chcecie może filmiki kolejne w kolejnej przyszłości. Tydzień temu nie było, bo trochę się rozchorowałam, ale teraz już mam nadzieję, że raz na tydzień przynajmniej ten zawsze filmik będzie. Następnym razem wydaje mi się, że będzie też filmik o targach, ponieważ teraz, o ile wszystko poszło zgodnie z planem, to dzisiaj jest sobota, 21 chyba maj i 21, 22 w ten weekend w Łodzi mają miejsce targi naturalne, kosmetyków naturalnych, nazywają się Naturalia i to są pierwsze w ogóle targi właśnie stricte z kosmetykami naturalnymi, tylko i wyłącznie w Łodzi to się odbywają, więc jeśli Was interesuje, to bardzo polecam, ja na pewno się wybiorę i w sobotę, i w niedzielę i potem zrobię jakiś taki właśnie filmik podsumowujący i może z zakupami, bo to jest coś, co na pewno, no czekam na to po prostu, bo wiem, że właśnie ma mieć to miejsce, to wydarzenia mieć miejsce właśnie wtedy i jakby no już się nie mogę doczekać, bo to będzie bardzo fajne, więc jeśli kogoś to interesuje, to daję znać, bo pewnie dzisiaj jest sobota, więc jeszcze jutro te targi będą, więc zapraszam tam, bo już się spotkamy, bo są darmowe, też warto to wspomnieć o tym. No i co? No i sobie to tyle. Dzięki bardzo za oglądanie i do następnego. Siema, pa, pa.